Skandynawia blisko NATO. Niedźwiedziew straszy, wojną nuklearną Finlandia i Szwecja chcą do NATO. Niedźwiedziew już pisze o wojnie nuklearnej. Finlandia zapowiedziała niezwłoczne złożenie wniosku o przyłączenie do NATO. Podobną drogą ma podążyć także Szwecja. Na tę zapowiedź zareagował błyskawicznie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew. W swoim wpisie zasugerował scenariusz wojny nuklearnej. O zamiarach Finlandii we wspólnym oświadczeniu poinformowali fiński prezydent Sauli Niinisto i premier tego kraju Sanna Marin. Finlandia musi bezzwłocznie złożyć wniosek o przyłączenie się do NATO, ogłosili. Według nieoficjalnych doniesień również Szwecja ma pójść śladem Finów. Zmianę optyki tych krajów w sprawie przyłączenia się do NATO spowodowała agresja Rosji na Ukrainę. Do zapowiedzi błyskawicznie odniósł się były rosyjski prezydent i premier, obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew. Cynizm zachodnich gadających głów staje się coraz bardziej szczery, twierdzi na wstępie polityk. Miedwiediew już pisze o wojnie nuklearnej, robią, co mogą, by przekonać świat, że Rosja straszy konfliktem nuklearnym. Europejczycy, swoimi cieniutkimi głosami, piszczą to samo, dodaje i wskazuje, jakie jego zdaniem ryzyko wiąże się z dalszym powiększaniem się NATO. Pompowanie broni przez państwa NATO do Ukrainy, przygotowanie jej wojsk do użycia zachodniego sprzętu, wysyłanie najemników i organizowanie ćwiczeń państw sojuszu w pobliżu naszych granic, zwiększają prawdopodobieństwo bezpośredniego i otwartego konfliktu między NATO a Rosją, zamiast prowadzonej przez nie wojny zastępczej. Taki konflikt niesie ryzyko pełnoprawnej wojny nuklearnej. To będzie katastrofalny scenariusz dla wszystkich. Dlatego, nie okłamuj siebie i innych. Musisz tylko pomyśleć o możliwych konsekwencjach swoich działań. I nie dusić się własną śliną w paroksyzmach rusofobii, konkluduje. Rosja, od początku wojny, przekonuje, że Zachód rozumiany jako USA i NATO, celowo działa na niekorzyść Rosji i coraz bardziej zbliża się do jej granic. Twierdzenia te należy jednak zestawić z działaniami Rosji na arenie międzynarodowej. Już od 2014 roku Rosja naciska na Ukrainę, początkowo poprzez aneksję Krymu i budowanie separatystycznego podziemia w Donbasie i Ługańsku, a od 24 lutego tego roku poprzez wojnę na całym terytorium kraju.